Już słowo daję: nikogo nie odmanowywuję. Póki mi ktoś z moderacji nie poprosi, czy nie napisze, to mam dosyć. No, chyba że ktoś z donata zrobi, to jeszcze się skuszę. Przecież wiecie, że nie mam pieniędzy. Nawet Dimons się z tego śmiał, że jestem biedakiem. Widziałeś sam, ma przecież to na dźwięku stawione. Jak się śmieje ze mnie, że nie mam pieniędzy na nic. No trudno: no, nie każdy jest synem szejków, kurwa, i zarabia miliony. Nie każdy ma tak fajnie w życiu. Dlatego nie każdy jest kurwa tak samo kulczykiem. Nie każdy jest bezosem, Elon, Elonem Maskiem, Mister Bistem, tak samo. Nie każdy jest, ale to trzeba, trzeba rozumieć takie rzeczy. Ja wiem, Kepslug, tak całkiem poważnie, bo ja żartuję teraz, żebyście nie przyistoczyli tego. Ja wiem, że on żartował, bo on wie, że ja, no, no on wie, że jednak mam te pieniążki jakieś tam. Dlatego zażartował, bo on zażartował sobie, że ja tak mówię. A ja tak mówię specjalnie, po co kogoś interesuje, co ja mam, czego nie mam. A jeżeli mówię, że nie mam co jeść, to nie mam co jeść, dlatego, że nie kupiłem. Ja to powtarzam wam wiele razy, ja się obudzę o godzinie pierwszej w nocy i mam tylko jajka w lodówce, kurwa, bo chleb mi spleśniał, na przykład. Albo nie miałem, bo zjadłem i zapomniałem, bo mówię, a wstanę o ósmej, to pójdę do sklepu, a wstanę o pierwszej w nocy, bo mi się poślizgnie to. Tak? Także to akurat mówię, że żartowałem, że on się z tego ten nabija, bo no on wie doskonale to nie, że, mam, że tak jak ja mniej więcej mogę wiedzieć co on ma, tak on mniej więcej też może wiedzieć co ja mam zresztą trudno żeby on nie wiedział, kurwa on mnie zaczął, tak, on mnie rozpoczął, kurwa z Witkiem i w ogóle, tak, a później to już się jakoś tam wszyscy mi pomagali powiedzmy, tak także on, no on wie ile się ma na początku, ile się ma po środku. ale uwierzcie mi, kurwa jeszcze niedawno naprawdę nie miałem, kurwa, dużo po prostu nie lubię mówić, ja nie lubię rozmawiać co ile mam, dlatego że ja wiem, że niektórzy ludzie też nie mają i z racji tego nie chcę, kurwa tak, żeby. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. Zbyt empatyczny dla ludzi jestem. Wydaje mi się, i muszę to zmienić to bardzo szybko, bo tracę na tym. Tracę na tym, że staram się zrozumieć ludzi, którzy nie chcą zrozumieć mnie. Niestety ekipy już nie będzie. Próbowałem tam coś z Kamilem kiedyś porozmawiać, kilka dni temu. To się to chyba trochę przyśmiał tylko z tego. No to no, no, no. Kolejny raz już nie zamierzam. Tym bardziej, że to on kurwa poszedł i odpierdalał. Więc to w jego naturze powinno być to, żeby za to przeprosić. Ja przeprosiłem za to, co jestem winien: czyli tego, że z nim pocisnąłem i w ogóle, bo w sumie mogłem obstrać go i nie wyzywać go. Ale to, co on zrobił, to jest to, co on zrobił, więc to są jego grzechy, nie moje. I tyle, jak ktoś nie potrafi się przyznać, trudno, no nie mój problem. Czy poznałem jakoś kobitkę? Nie.